Witam Was, moi mili, w kolejnym odcinku zagrajmy w Resident Evil Zero. Yep. Mogliście się tego spodziewać, ale cóż, ostatnim razem sobie tutaj zakończyłem, w tym miejscu. I tak, jeżeli dobrze pamiętacie, tam na dole, właśnie tam, gdzie Billy teraz mierzy, udając jakiegoś kurczaka albo nie wiem kogo, była ta taka dziura suficie. I tak, oczywiście musimy użyć naszego haku, ale żeby żeby wam było dobrze, po prostu musimy się udać do tego miejsca, no i cóż, no to się udajmy. Dotarliśmy już tutaj i teraz tak, chcę coś zobaczyć w menu, czyli tak, Rebeka ma tak, Billy ma tak. Mniej więcej spoko z tym, że... Właśnie, przydałoby mi się, prawda? O, tu coś jeszcze leży, więc to podniosę. Przydałoby się jeszcze, żeby Rebeka trochę wyzdrowiała, plączy mi się język, ponieważ chcąc nie chcąc, na poziomie danger, no to raczej ciężko się walczy, więc przydałoby się, żeby coś z tym zadziałać, więc teraz tak, nie tak. Pójdźmy razem. W ogóle tak, co ja zabrałem przed chwilą? Aha, to, okej. Wszystko jest niby okej. Tylko chciałbym się dowiedzieć... No, może być Rebeka. Chciałbym się tylko dowiedzieć, czy... Mógłbym teraz odnaleźć... Chwila, moment. To będzie chyba... Tak, to chyba będzie tam. Czyli musimy się udać teraz Rebeką w to samo miejsce, gdzie był Billy. Żeby Rebeka sobie mogła pobrać ten roztwór tego czegoś zielonego do leczenia i tak dalej. To chyba to zielone było tutaj, z tego co pamiętam. No i po prostu... Czekajcie, to było tu. Tu powinno być zielone, tak? Tak. Więc Rebeko, weź to, co masz wziąć. Okej. Dobra. I powinnaś... Jezus Maria, czemu red? Fuck. To nie miało być red, tylko miało być zielone, a zielone były... Gdzie było właśnie zielone? Zielone było... Wiecie co? Teraz kurde nie pamiętam, gdzie było zielone. Zielone było... Kurde, no nie pamiętam. Zastrzelicie mnie? Ale nie pamiętam. Gdzie było zielone? Cholera jasna. Nie wiem. Ale w takim stanie, kurczę, no nie wiem, czy jest dobrze. Chwila, moment. Gdzieś to zielone powinno być. Tylko żeby tak wiadomo, nie chodzić, nie błądzić. I tak dalej. Dobra, zobaczę, co mnie najpierw tam czeka, a później będę się w sumie zastanawiał.
Później będę się w sumie zastanawiał, co dalej, bo nie wiem, co mnie dalej tutaj czeka. Jeżeli coś naprawdę big, no to sami wiecie. Dobra, idziemy na dół. Inaczej. Najpierw zapiszmy. Zapiszemy sobie, a później będę myślał, co dalej. Nie na tym, tylko na tym. Oh yeah! Dobra, teraz możemy zejść na dół. W sumie Billy powinien kierować. Nie pchaj Rebeki, Billy. Na ekscesy i przyjemne rzeczy są inne warunki miejsca, a nie tutaj, Billy. Dobra. Wzięliśmy coś. W ogóle takie czekajcie, takie pytanie. Tu są drzwi, prawda? A te drzwi też gdzieś powinny prowadzić, tylko teraz kwestia, gdzie one prowadzą. A, to też jest czerwone, tak? Czy Rebeko, możesz coś z tym zrobić? A, też czerwone. Tak powiem, lipa. Lipa, lipa. Okej, okay. Tu jest czerwone, tu też było czerwone, ale czy jest jakiś... Cholera, bym musiał całkowicie się wrócić do miejsca, gdzie były zielone chemikalia, a nie chce mi się aż tak daleko iść. Więc na razie sprawdzę, co mnie tutaj czeka. Pójdę Billim do góry. Billy lubi, bardzo lubi odwiedzać dziury, takie jak ta. Także będzie spoko. No i dobra. Jesteśmy w tym pomieszczeniu. Świetnie. Tu pewnie zapewne trzeba dać to. Zgadłem? Tak, zgadłem. Ale jeszcze trzeba coś tu zrobić. A. Gdybym wiedział, że takie coś trzeba tu zrobić, to bym zawołał Rebekę, żeby tutaj stała. Cholera, więc niepotrzebnie wcześniej robiłem zapis. Bo teraz, no, sami widzicie. A, Boże, nie tędy. Niepotrzebnie robiłem wcześniej zapis. Mogłem zrobić od tego momentu. No ale cóż, skąd mogłem wiedzieć? Najgorsze boję się, że zaraz coś mi wyskoczy i dam dupy. A to jest najgorsze. A nie chcę za bardzo tutaj... Czego nie chcę? Przesuń się, Billy. Rebeka coś tutaj też ma. Kurde, mi się język plącze. Ciekawe dlaczego? Może dlatego, że dawno nie widziałem Rebeki. Ach, te nogi. O, uruchomiliśmy pociąg. Spoko, no ale w takim stanie to naprawdę nie jest za fajne. Billy? Oj, po co ja tak robię? Billy? Follow me. Jap! Jap! Jap, 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 jap. Chwila, moment. Może damy jednak to. Okej, okay. Wszystko jest okej. Okay. Tylko chwila, nie, wiecie co, może ja jednak teraz zapiszę. Jakby co. Trudno, zmarnowałem... Co mi się tak język plącze? Zmarnowałem niepotrzebnie jeden ten, no ale... Coś czuję, że tutaj mnie czeka ciężka walka. Jeżeli dobrze pamiętacie, kiedyś jak nagrywałem Resident... Nie, nie, chodź, 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 chodź. Jak nagrywałem Residenta 2, to właśnie w takim miejscu jak ten, a to jest dokładnie to samo miejsce, co w Residencie 2, była potyczka z bossem. Więc... Okej. Okay. O. Małpka.
Cholera, no. Co dalej? No świetnie, i co teraz? Aha, światło zgasło, zajebiście. O Jezu! Ja mam z tym się bić, tak? Bardzo śmieszne. Jezus Maria! Się uśmiałem? Jezu! Co to jest? Matko Święta, czemu to jest takie szybkie? Jep! Czyżby to się zaklinowało? W sumie bardzo dobrze, ale... Jakby mój nabój jeszcze tam doleciał, to by było dobrze. Ale coś mój nabój nie chce tam dolecieć. Pewnie jak się podbliżę... Może tak? Wow, tak to nie. Łyp! O cholera. O, już myślałem, że to idzie do mnie. A coś się boję, że zaraz będzie szło do mnie. Dawaj, Rebeka. Trafiasz to w ogóle? Czy nie? Nawet życie nie. Dokąd to dolatuje? Czy tam jest jakaś bariera? O-o. Wow. Dobra, raz trafiłem. Nie jest źle. Wiem, że jestem na jednego hita. Dobrze, dobrze. Wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. O nie, jeszcze pluskwy. O Boże Święty. O Boże Święty. O Boże Święty. Zabieraj tą pytę. Nie mam ochoty. Nie mam ochoty na nią. Wow! Jakie to szybkie, ja pierdzielę. Czemu to jest takie szybkie? Pytanie za 100 punktów. Wow! Nie! Nie pozwolę ci. Nie pozwolę ci mnie dotknąć tą twoją pytą. Odejdź. Odejdź. Dobra. Oho, będzie boom. Lepiej wyjść. Lepiej wyjść. Oj, to była dosyć ciekawa walka. Przyznam. Wolałem wyjść, ponieważ... to wielkie boom mogło zrobić mi kuku. A wtedy by było źle. Dobra. Billy spadł na dół. I nie mam kontaktu z partnerem. Nie wiem, co dalej robić. Więc może udajmy się do pociągu, jeżeli jest taka możliwość. Aha. Muszę iść do regulatora. A gdzie jest regulator? Czy to jest ten regulator? Nie, ale tak ewidentnie... Czyżbym musiał iść tam na górę znowu do tego miejsca, gdzie przed chwilą dałem te dwie części zasilające? Bardzo możliwe. Rebeka, niezłe nogi. Czy to jest ta... Czy to jest... Oż ty, pyta. Won! Won! Jeszcze ktoś? Won! Won! Nie ma pierdzielania się. Co to jest? No. Czyli nasze kochane pluskwy wzięły i to wyłączyły. No cóż. Przywrócam. Przywrócam? Przywracam zasilanie. Niech się stanie światłość. Okej. Jestem najbardziej teraz ciekaw, co się stało z Billym.
Pytanie. Gdzie będę mógł zapisać? W sensie, czy teraz gdzieś będę miał niedaleko zapis, czy nie, bo nie mam ochoty marnować kolejnej ampułki z tuszem. Przydałby się jakiś teraz relaksacyjny filmik. Ojej. O kurde. No, Rebeko, nie umiesz trafić? Aha, i tak pewnie to wstanie. Jak ty... Aha. Co ty tu masz, kolego, dla mnie? Magnum. Tylko nie wstawaj, bardzo cię proszę. No to co? Jedziemy, moi drodzy, z koksem. Jedyne, co najbardziej teraz oczekuję, to to, żeby nie zostać zjedzonym przez zombiaka i przetrwać jakoś. Rebeka, ale masz te nóżki. Okej, okay. Jest. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Cholera. Ja mam to zmiksować. W sensie... Czy ja jedną spartoliłem? Aha. W ten sposób. No dobra, no. Teraz będziemy sobie strzelać trochę z magną. Ach, Rebeka, w końcu masz jakąś broń, która odsłania i pokazuje swoje nóżki i tak... Ach, dobra. Aha, mamy tu wejście i tu wejście, ale co jest tu? A co jest tu? Niezłe nogi. Aha, ale wróćmy się najpierw tam. Sprawdźmy, co jest na dole. Aha, zamknięte. No, w sumie niepotrzebnie tutaj się wracałem, no ale wiecie. Zielone światło sugerowało mi, że trzeba tam pójść. Czy wy widzicie te nogi? No pewnie, że widzicie. Znaczy, że nie prycham w ten mikrofon, bo wkurzam się jak takie... Oj! To miejsce jest jakieś takie... znane. No pewnie, że to jest z Residenta 2, nie wiem, czy poznajecie. Ach, te nogi... W ogóle się zastanawiam, czemu ja tutaj zjechałem. Czy dobrze zrobiłem, że tu zjechałem? Bo tam były jeszcze drzwi, nie? Tam były drzwi, to ja tak... jak świnia. Podobno każdy facet to świnia, nie? Jezus Maria. Tylko żeby mnie nic tutaj teraz... Ale nogi... Jezus Maria, nie mogę się skupić. Dobra. Aha, cisza. Cisza... Jak makiem zasiął. Coś tu jest. Giant. Giant z kapsułki. Co mi tu miga? A, kluczyk. Może lepiej... Jezus Maria, to ja tak robię te odgłosy? Jezu! 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 Boże święty. Chodź tu. O! No, magnum to jest potężna broń. To ja będę chyba do końca gry teraz grał z magnumem, tylko i... Przepraszam się, ty. Uradowałam. No ale patrzcie, jak to fajnie wygląda Rebeka z takim magnum.
nie widać, że jest jakaś taka ociężała przez taką dużą broń jak wtedy. No i przede wszystkim odkrywa nóżki. Granie w Residenta bez odkrywania nóżek to nie to samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. A poza tym zastanawiam się nad alternatywnym. Wow, ile tu rzeczy. Ale może... O, tu jest mapka. Ale zastanawiam najbardziej się, powiem wam szczerze. Coś tu jest ciekawego? Nope. Nad alternatywnym... To nie potrzebuję. Tu trzeba dać pewien kluczyk. Nad alternatywnym... No pewnie. Przepraszam. Nad alternatywnym strojem dla... chciałem powiedzieć Jill. Nad Claire, ponieważ widzieliście pewnie... Dobra, no przecież widzisz to, kurde, kobieta! Okej, zapiszemy. Nad alternatywnym strojem do Resident Evil Revelations 2. Oj. Nie, tu. Ponieważ no, standard, taki strój odkrywający nóżki to tylko będzie w przypadku córki Barego. Tu pewnie nie mogę iść. Pewnie. Będzie tylko w przypadku córki Barego. Co prawda nie odsłania tak jakbym chciał, czyli braku jakiś rajstop i tak dalej. Ale lubię, wiecie, takie, no, można powiedzieć, nagie nogi, jeżeli... No, trochę dziwne sformułowanie, ale takie jak teraz ma Rebeka, czyli spodnie i nic więcej w sumie. W ogóle ja to chyba muszę jeszcze tutaj coś nacisnąć. Jep. A, słynny alarm z Resident Evil 2. Czyli pewnie zaraz mnie czeka znowu potyczka z jakimś bossem. Zgadłem? Czy nie zgadłem? Ach, te uda, patrz się na ten nóż. Szarpałbym jak reksieszynkę. Okej. Dobra, jesteśmy tutaj. Pytanie tylko... Dlaczego Rebeka tak zajebiście wygląda z tymi nóżkami na tym tle? Dobra, co jest z tymi nogami tak teraz? Ups. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry. I'll catch up with you. Rebecca. All right. Just be careful. I never saw him again. No. Patrzcie, jak się Rebecca szybko przebrała. Wtedy tak. No coś tu leży cały czas. I mnie denerwuje. A. Zobaczmy, czy w ogóle to pomieszczenie jest otwarte. Aha. Nawet jakbym użył tego kluczyka, chociaż wiem, że to nie jest do tego. No tak. Ten kluczyk chyba ewidentnie jest tutaj do tej windy, tak mi się coś wydaje. Albo i nie. Dobra. Wiem, że muszę przeszukać najpierw tą to pomieszczenie, this area. Żeby się udać tam. Dobra, więc odwiedźmy. Albo nie? Cholera. A gdzie ja muszę iść? I kto tak wali? Ten się stuka. Plum, 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 plum. Czyżbym tutaj musiał iść gdzieś?
Nie no, tutaj byłem przed chwilą. Co ja muszę zrobić do cholery? Klucz elevator. Czybym znowu musiał tutaj? Halo. Co? Raczej ten kluczek już nie pasuje tu. Więc o co chodzi? Tu? Coś tu muszę zrobić. Co ja tu mogę zrobić? It's not working. Dobra, widzę, że teraz nie działa, tylko pytanie, dlaczego nie działa? No przecież mam klucz. No. Oho. Zaczyna się. Ale nuzie. Aha. Chyba wypowiedziałem to w złą godzinę. O, brudne stopy. Brudna stopa! A czemu Tyrant pokazuje fuckersa? No zajebiście. Szczególnie kiedy się nie ma zdrowia. A tylko Magnum. Mam nadzieję, że padniesz parę razy. A się to lepiej. Chyba mam padaczkę. O matko święta. Ale nóżki! Czemu on tego nie widzi? Widzi tak pięknych nóg? Aha. Okej. Boże święty, no i co ja mam tu zrobić? Wow! Jezu! Padaj, gadzino! Padaj! Wow, 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 wow! Padaj! Szmato! Padłeś? Uch, padł. Trzeba mu podać Powerade. Na razie. No, przyznam wam szczerze, gdybym miał tutaj się pojedynkować z ograniczoną amunicją, by było dosyć ciężko. Cholery ciężko. Na który pojechać? Jesteśmy na levelu trzecim. To pojedźmy od góry. Znaczy, pozwiedzajmy od góry. If you know what I mean. Dobra, przydałoby się teraz zapisać odcinek. Dobra, gdzie my jesteśmy? Nic tu nie widzę ciekawego. Czy to nie jest czasem... To jest to. Czyli tu byliśmy, czyli wracamy się z powrotem. Do windy. To jest nasze stare miejsce, gdzie zaczynaliśmy przygodę The Resident Evil Zero. Więc odwiedź. A może pojedziemy na czwarte od razu? Jeżeli tak będziemy lecieć piętrami, to wydaje mi się... O! Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Tia. No, zapomniałem wam dokończyć ten alternatywny styl, bo Claire ogólnie to będzie w spodniach, takich długich. Jestem ciekaw, jaki będzie miała alternatywny ten kostium odsłaniający nóżki, bo na pewno będzie miała.
Aha. No spoko. Czyli musimy teraz znaleźć Billego. Czy role się odwróciły? Najpierw Rebeka miała kłopoty i Billy musiał ją uratować, teraz z kolei odwrotnie. Fajna kamerka. Niezłe nogi. Dobra, chwila, co tu jest ciekawego? O, bardzo dobrze. W sumie tu sobie zapiszemy. Weźmy tuż. W ogóle nie mam tego tuszu. W cholerę. Dobra, niezłe nogi, niezłe. Sobie tutaj zapiszemy. Tuż. Ja wam podziękuję. I powiem wam szczerze, troszkę jednak zmieniam koncepcję, bo już w sumie pomalutku kończymy tą serię. Także będę robił to odcinki dalsze, tak jak zarówno ten, w takim sensie, że już nie będę dodawał, co będzie w następnym odcinku. I cóż, mam nadzieję, że jakoś to mi wybaczycie. No to słyszymy się w kolejnych odcinkach. To cześć wszystkim!